Dzień dobry, witam na kolejnej kolekcji, której temat brzmi: jak powstaje ropa naftowa, gaz ziemny. Nazywam się Elżbieta Bitkiewicz, jestem adiunktem w Katedrze Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej i w mojej pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim geochemią gazu ziemnego. Między innymi zajmuję się określaniem genezy gazu ziemnego, jego poszczególnych składników. W trakcie tej geolekcji zabiorę Was do Wydziałowego Laboratorium Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych i pokażę Wam w ramach prezentowanego tematu pewien wycinek tego, czym wraz z zespołem się zajmujemy. Tematem dzisiejszego spotkania jest pochodzenie ropy naftowej i gazu ziemnego. Gaz ziemny i ropa naftowa to mieszaniny różnych związków organicznych, które należą do grupy węglowodorów i tworzą się one naturalnie w środowisku geologicznym. Zdjęcia na slajdzie przedstawiają próbki gazu i ropy znajdujące się w pojemnikach, które były przedmiotem naszych badań, które przeanalizowaliśmy w laboratorium. Gaz ziemny jest substancją o gazowym stanie skupienia, bezbarwną. Nie możemy gazu zobaczyć. Zdjęcie numer 1 przedstawia pojemniki stalowe, do których pobieramy gaz, który znajduje się pod dość dużym ciśnieniem i w których przechowujemy próbki gazowe i z których pobieramy próbki do analiz. Zdjęcia po prawej stronie przedstawiają próbki ropy. Ropa naftowa jest cieczą, może mieć różną barwę, jak tutaj widzicie, od jasnej, bezbarwnej, przez żółtą, brązową, brunatną, po zupełnie czarną. Ropy różnią się także gęstością, lepkością i można powiedzieć, że każda ropa jest inna. Zdjęcie numer 2 przedstawia próbki ropy naftowej pochodzące ze złóż zlokalizowanych w utworach miocenu Zapadliska Przedkarpackiego. Jak widać, ropy pochodzące nawet z tej samej jednostki geologicznej mogą znacząco różnić się barwą. Zdjęcie numer 3 przedstawia próbki ropy, które wygenerowaliśmy doświadczalnie w naszym laboratorium. Symulowaliśmy naturalne procesy generowania węglowodorów za pomocą metody, która nazywa się piroliza wodna. I omawiając tę metodę, postaram się wyjaśnić, jak powstają ropa naftowa i gaz ziemny. Teraz wyjaśnijmy sobie podstawowe pojęcia. Gaz ziemny to mieszanina węglowodorów z zakresu metan-pentan. W tej mieszaninie dominuje metan, ale mogą też występować w różnych koncentracjach inne składniki, składniki niewęglowodorowe. Najczęściej jest to azot cząsteczkowy, wodór, hel, argon, dwutlenek węgla. Może też występować czasami w dużym stężeniu niebezpieczny gaz, jakim jest siarkowodór. Mogą też występować inne pary i gazy, jak na przykład toksyczna rtęć. Gaz ziemny jest generalnie wykorzystywany przede wszystkim do produkcji ciepła. Ropa naftowa to ciekła mieszanina naturalnych węglowodorów, również gazowych i stałych, które są rozpuszczone w tych ciekłych węglowodorach, a także związków organicznych, które zawierają w swoim składzie tlen, azot, siarkę i metale, a także związki nieorganiczne, krzemu, żelaza, sodu, wanadu, niklu. Ropa to surowiec wykorzystywany przede wszystkim do produkcji paliw, na przykład benzyny. I ze względu na to, że ropa naftowa jest mieszaniną różnych substancji, nie tylko węglowodorowych, nigdy nie spala się w 100%. Zawsze pozostawia po sobie jakiś popiół. Skała macierzysta to jest skała zawierająca materię organiczną w ilości co najmniej 0,5% wagowego w przeliczeniu na węgiel organiczny, która może wygenerować i wydalić z siebie węglowodory w wystarczających ilościach, aby utworzyć akumulacje o znaczeniu gospodarczym. Takie akumulacje nazywamy złożami. I pojawia się teraz pytanie, skąd wzięła się ropa? Pierwsza teoria o pochodzeniu ropy była opracowana przez naukowców w drugiej połowie XIX wieku i była to teoria o nieorganicznym pochodzeniu ropy.
Twórcy tej metody zakładali, że ropa naftowa powstaje w wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą w głębi ziemi. Sugerowano reakcję węglików z wodą, w trakcie których powstają węglowodory, które mogą później polimerować. Głównie chodziło tutaj o acetylen, który ma 3 wiązania i który jest skłonny do polimeryzacji. W skorupie ziemskiej występuje metan pochodzenia nieorganicznego. Został on stwierdzony w wielu miejscach na Ziemi, między innymi w Chinach, na Grenlandii, w Kanadzie, w Turcji. Jednakże metan ten nie tworzy akumulacji o znaczeniu gospodarczym. Metan abiogeniczny powstaje powszechnie w wielu środowiskach geologicznych. Może to być też metan pochodzący z płaszcza ziemi, metan powstający w wyniku nieorganicznej syntezy, w której substratami są dwutlenek węgla i wodór, a także inne związki chemiczne, które zawierają w swoim składzie węgiel i wodór. Na przełomie XIX i XX wieku polscy naukowcy przedstawili nowatorską w tym czasie teorię organicznego pochodzenia rop naftowych, karpackich rop naftowych, które są związane genetycznie z utworami fliszowymi, a właściwie z materią organiczną, która jest zawarta w skałach karpackich. Utwory fliszowe to kompleksy naprzemianległych skał osadowych, z których zbudowane są Karpaty zewnętrzne. Mamy dowody na to, że ropa naftowa, węglowodory obecne w skałach są powiązane z materią organiczną. Jest to przede wszystkim optyczna własność ropy naftowej, a właściwie zdolność do skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. I to zjawisko ogranicza się niemal wyłącznie do substancji organicznych i obserwowany jest tylko w warunkach przewagi elementów biologicznych. Kolejny dowód to wykrycie we wszystkich ropach naftowych kilku szeregów homologicznych związków węglowodorowych, które zawierają duże ilości pojedynczych członów. I wszystkie związki tego typu mają pochodzenie organiczne. Ropa naftowa i gaz ziemny powstają w wyniku przeobrażenia materii organicznej, która jest zawarta, zachowana w skałach osadowych. Żeby jednak materia organiczna mogła się zachować w skale, musi trafić do środowiska wodnego. Źródłem materii organicznej są organizmy wodne, ale też rośliny lądowe. Obumarła materia organiczna, jeśli nie ulegnie degradacji, musi trafić wraz z osadem na dno zbiornika wodnego, który w geologii nazywamy basenem sedymentacyjnym. I tak tworzy się skała osadowa, w której zawarta jest materia organiczna i którą nazywamy potencjalną skałą macierzystą. Gdy ta skała pod wpływem dalszej sedymentacji ulega stopniowemu pogrążeniu, wraz z głębokością zmieniają się warunki temperatury i ciśnienia, bo wiemy, że w skorupie ziemskiej wraz z głębokością wzrasta ciśnienie i temperatura. Gdy skała osiągnie głębokość, w której temperatura przekroczy 50-60 stopni Celsjusza, uruchamiają się procesy termiczne, które rozpoczynają rozpad materii organicznej i tworzenie się węglowodorów. I wtedy potencjalna skała macierzysta zamienia się w skałę efektywną, w efektywną skałę macierzystą, która generuje ropę naftową i gaz ziemny. I to przeobrażenie materii organicznej, które zachodzi w skale osadowej, można podzielić na 3 zasadnicze etapy. Pierwszy etap to diageneza. Jest to etap, w którym na materię organiczną nie oddziaływuje wysoka temperatura. Mówimy wtedy, że materia organiczna jest niedojrzała. W czasie diagenezy dochodzi do biologicznych, fizycznych i chemicznych przemian materii organicznej. I te zmiany prowadzą do powstania kerogenu. To jest taka substancja woskowa, organiczna, która jest substancją wyjściową do generowania węglowodorów.
I te zmiany diagenetyczne zachodzą w temperaturach do około 50 stopni Celsjusza. W tym czasie jednak jest generowany gaz ziemny, jak widzicie na tym diagramie, ale jest to głównie metan. Odpowiedzialne za generowanie metanu są mikroby, mikroorganizmy, które w warunkach beztlenowych przerabiają materię organiczną i są to procesy fermentacji i redukcji dwutlenku węgla. I w tym czasie powstaje metan mikrobialny. Tak nazywamy ten metan. Metan mikrobialny. Szacuje się, że około 25% światowych zasobów gazu ziemnego stanowi właśnie gaz mikrobialny. Jako ciekawostkę podam, że gaz ziemny w złożach Zapadliska Przedkarpackiego, w tym największego złoża gazu ziemnego w Polsce, złoża Przemyśl, ma pochodzenie mikrobialne. Jest to gaz, który powstał w procesach mikrobialnych. Kolejny etap to katageneza. Katageneza to etap, w którym materia organiczna zawarta w skale jest przeobrażana termicznie wskutek dalszego pogrążania skały macierzystej. Jest ona ogrzewana w temperaturze z zakresu 50-150 stopni Celsjusza i procesy te zachodzą w czasie milionów lat, bo tyle czasu zajmuje pogrążenie skały na odpowiednią głębokość. W czasie katagenezy tworzą się węglowodory ciekłe, czyli ropa naftowa i gaz ziemny. I ten gaz nazywamy gazem termogenicznym. I oprócz metanu w tym gazie występują też wyższe węglowodory, etan, propan, butany, pentany i dlatego nazywamy ten gaz gazem mokrym. W czasie diagenezy i katagenezy w skale macierzystej zachowują się biomarkery, które mają szczególne znaczenie w geochemii naftowej. Są to tak zwane skamieniałości organiczne i te skamieniałości dostarczają nam bardzo ważnych informacji na temat pochodzenia węglowodorów. Biomarkery występują również w ropie naftowej, ale wraz ze wzrostem temperatury, czyli stopnia dojrzałości materii organicznej, ulegają rozpadowi. Jak też widzicie na diagramie, w pewnym momencie one zanikają. Możemy to zobrazować jako na przykład rozgotowany makaron. Im dłużej gotujemy, tym bardziej on się rozpada. Biomarkery pozwalają nam określić, skąd pochodzi ropa naftowa, z jakiej skały macierzystej, w jakich warunkach się tworzyła. No i ostatni etap przeobrażenia materii organicznej to jest metageneza, która zachodzi już w wysokich temperaturach, powyżej 150-200 stopni Celsjusza. Jest to etap przemian, w których cząsteczki organiczne ulegają krakingowi, czyli dłuższe łańcuchy węglowodorowe ulegają jakby połamaniu na mniejsze cząsteczki i ostatecznie powstaje metan, który jest najbardziej stabilny w tych wysokich temperaturach. I ponieważ wyższe węglowodory ulegają w metagenezie właśnie krakingowi, w tym etapie dominuje gaz suchy, i jest to gaz termogeniczny. Oprócz warunków temperaturowych istotne jest również, co jest tym materiałem wyjściowym materii organicznej, jakie organizmy wchodzą w jej skład. Organizmy te różnią się składem, różnią się zawartością białek, węglowodanów, tłuszczów, ligniny. Jeśli w materii organicznej dominują rośliny naczyniowe, czyli rośliny lądowe, to materia ta ma charakter głównie gazotwórczy. Jeśli dominuje w niej fitoplankton, zooplankton, okrzemki, no to ta materia ma charakter przede wszystkim ropotwórczy. Jednakże wraz z ropą, niezależnie od typu wyjściowej materii organicznej, zawsze powstaje jakaś część gazu i to samo dotyczy złóż ropy naftowej. Zawsze ropie towarzyszy gaz albo w formie wolnej, albo w formie rozpuszczonej. Natomiast gaz ziemny może tworzyć się samodzielnie i może tworzyć samodzielne akumulacje, niezależnie od ropy. I jak już wspomniałam, materia organiczna, która jest źródłem węglowodorów, gromadzi się w basenie sedymentacyjnym. Aby mogła się zachować i przeobrazić węglowodory, musi znaleźć się w środowisku wodnym. Jednak samo środowisko wodne nie gwarantuje tego, że powstanie skała macierzysta. Baseny sedymentacyjne, w których dochodzi do powstawania skał osadowych, różnią się pod względem warunków natlenienia. Wyróżniamy środowiska tlenowe, w których kolumna wody, w której materia organiczna opada na dno, jest dobrze natleniona i przez to materia organiczna podlega degradacji.
staje się na przykład obiektem zainteresowania organizmów, które żyją w wodzie. Materia organiczna może przebywać w tym środowisku długi okres czasu i ostatecznie osiąga strefę beztlenową na dnie, jednak te wcześniejsze procesy destrukcyjne, którym podlegała, nie pozwalają na zachowanie się jej w dość dużych ilościach. Środowiska beztlenowe charakteryzują się natomiast tym, że ta strefa natleniona, ta strefa fotyczna jest znacznie mniejsza niż w przypadku środowisk tlenowych. Hemoklina, czyli ta granica oddzielająca warunki tlenowe od beztlenowych, znajduje się znacznie wyżej w kolumnie wody i dzięki temu martwa materia organiczna opadająca na dno trafia w warunki beztlenowe znacznie szybciej i ma większą szansę na zachowanie się. Po przekroczeniu tej hemokliny materia organiczna podlega jednak procesom mikrobialnym, które zachodzą w środowisku beztlenowym. W trakcie tych procesów powstaje siarkowodór, powstaje metan. Materia organiczna, żeby zostać zachowana w skale, musi być dość szybko przykryta warstwą osadu. Przykładem występowania współcześnie warunków beztlenowych są strefy w Morzu Bałtyckim czy w Morzu Czarnym. I teraz spójrzmy na schematyczny przekrój przez skorupę ziemską, na którym mamy przedstawioną skałę macierzystą, w której w odpowiednich warunkach temperatury są generowane węglowodory, ropa naftowa i gaz ziemny. Węglowodory te następnie ulegają ekspulsji, czyli wydaleniu ze skały macierzystej i wskutek różnicy ciśnień w górotworze migrują ku powierzchni ziemi, ku niższemu ciśnieniu, często wykorzystując różnego rodzaju nieciągłości, na przykład strefy uskokowe. I żeby powstały złoża węglowodorów, muszą te węglowodory trafić na przeszkody w trakcie tej wędrówki. I te właśnie przeszkody powodują powstawanie pułapek, gdzie dochodzi do akumulacji ropy i gazu. Pułapkę może tworzyć specyficzny, wygięty kształt warstwy, która jest nieprzepuszczalna, tak jak właśnie pokazane na tym schemacie. Dochodzi wtedy do nagromadzenia węglowodorów, które możemy nawiercić, eksploatować. Skała, w której powstają akumulacje węglowodorów, nazywa się skałą zbiornikową i ona charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością, dzięki czemu węglowodory mogą swobodnie płynąć do odwiertu eksploatacyjnego. Czasami zdarza się, że węglowodory nie opuszczają skały macierzystej. Mogą wtedy powstawać akumulacje niekonwencjonalne typu gaz łupkowy, czyli gaz uwięziony w łupkach, albo mogą te węglowodory opuścić skałę macierzystą, ale trafią do skały, która jest nieprzepuszczalna i wtedy powstają akumulacje niekonwencjonalne typu gaz zamknięty. Akumulacje niekonwencjonalne wymagają wypracowania specyficznej techniki eksploatacji, co wiąże się z dużymi kosztami. No i wszelkie uwarunkowania związane z procesami generowania, migracji, akumulacji węglowodorów w złożach, skąd są następnie eksploatowane, noszą nazwę systemu naftowego. Tyle teorii, teraz przejdźmy do tego, co wykonujemy w praktyce. Zanim przystąpimy do prac analitycznych, badawczych, musimy wykonać prace terenowe, które wcześniej odpowiednio planujemy. Próbki ropy i gazu ziemnego pobieramy najczęściej z pracujących odwiertów, za pomocą których złoża są eksploatowane. Próbki ropy pobieramy do ciemnych szklanych butli, natomiast gaz do stalowych pojemników. Jeśli gaz znajduje się pod dużym ciśnieniem, no to właśnie wykorzystujemy takie stalowe cylindry. Jeśli gaz znajduje się pod niskim ciśnieniem, wykorzystujemy pompkę i pobieramy do takich odpowiednich worków. Czasami pobieramy gaz z mniej typowych miejsc, jak na przykład tutaj na zdjęciach, gaz, który wypływa na powierzchnię ziemi wraz z wodą mineralną. Jest to gaz ziemny, który wykorzystuje te same drogi migracji, co woda. I tutaj na zdjęciach mamy przedstawione źródło Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju. Pobieraliśmy stamtąd właśnie gaz. Kolejny przykład to też gaz stowarzyszony z wodą mineralną, taki charakterystycznie bąbelkujący w miejscu wypływu. Gaz pobieramy za pomocą lejka, który podłączamy do pompki i napełniamy worek.
Do naszych badań potrzebujemy również próbki skalne. Są to skały, które typujemy jako skały macierzyste, bogate w materię organiczną, charakteryzujące się taką ciemną barwą. Pobieramy je albo z rdzeni wierciniczych, albo w odsłonięciach. Do badań geochemicznych najlepsze są rdzenie, ponieważ są niezwietrzałe, są niepoddawane warunkom atmosferycznym, jak skały w odsłonięciach. W przypadku rdzeni jest jednak pewne ograniczenie. Możemy pobrać fragment z połowy rdzenia, ale nie większy niż jego ćwiartka. I tutaj mamy właśnie część, którą pobraliśmy do naszych badań, którą wykorzystujemy do wstępnych badań geochemicznych. Pozostała część rdzenia pozostaje w magazynie rdzeni. Możemy ją ponownie pobrać, jeśli uznamy, że potrzebujemy powtórzyć jakieś analizy albo wykonać analizy jakieś bardziej zaawansowane. I teraz przejdźmy do oceny ilości, typu genetycznego i dojrzałości materii organicznej w skale. W tym celu wykonujemy wstępne badania geochemiczne próbek skalnych z wykorzystaniem analizy pirolitycznej Rockeval. Tak się nazywa ta analiza. W trakcie tej analizy dochodzi do symulowania procesów generowania węglowodorów. Dzięki tej analizie możemy określić jakość skały macierzystej, przede wszystkim zawartość węgla organicznego i inne wskaźniki, których wartości oceniamy przy typowaniu skał do dalszych badań. Są to m.in. wskaźnik wodorowy, który nam pozwala wstępnie określić, czy to jest materia organiczna gazotwórcza, mieszana czy ropotwórcza. Mamy też wskaźnik, który nazywa się temperatura Tmax. On pozwala nam określić wstępnie dojrzałość materii organicznej. Do dalszych badań specjalistycznych, w tym obejmujących już wspomniane eksperymenty pirolizy wodnej, typujemy skały, które charakteryzują się dużą zawartością węgla organicznego, czyli ten parametr TOC, ale także te skały, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem wodorowym. Im wyższy wskaźnik wodorowy, tym lepszy potencjał węglowodorowy skały i też wybieramy te skały, które charakteryzują się niskim stopniem przeobrażenia, bo właśnie to chcemy symulować w trakcie eksperymentów. Ten rysunek przedstawia wyniki, które otrzymaliśmy dla próbek pochodzących z jednego odwiertu, z różnych jego głębokości i interwał głębokościowy, który jest tutaj zaznaczony, to jest ten, który wytypowaliśmy do dalszych badań specjalistycznych i do eksperymentów pirolizy wodnej. Mówimy o pochodzeniu ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego skupimy się teraz na metodach symulowania procesów generowania węglowodorów. W warunkach laboratoryjnych wykorzystujemy w tym celu dwie metody. Analizę pirolityczną Rockeval, która jest prowadzona w systemie otwartym, trwa kilkadziesiąt minut, zachodzi w warunkach ciśnienia atmosferycznego, w wysokich temperaturach, bo nawet powyżej 600 stopni Celsjusza. Do tej analizy wykorzystujemy niewielkie ilości próbek, kilkadziesiąt miligramów i w tej pirolizie Rockeval otrzymujemy ze względu na tą wysoką temperaturę wyłącznie produkty gazowe. Druga metoda to jest metoda pirolizy wodnej, która jest prowadzona w systemie zamkniętym. Widzimy na tym diagramie, że obszar ciśnienia i temperatury pirolizy wodnej jest bardziej zbliżony do warunków naturalnych generowania węglowodorów, które są zaznaczone tym polem różowym. Czas trwania eksperymentów wynosi najczęściej 72 godziny. To różowe pole na wykresie przedstawia warunki ciśnienia i temperatury, w jakich dochodzi do naturalnego powstawania węglowodorów. Widzimy, że właśnie ciśnienie jest wysokie, temperatury obejmują zakres od kilkudziesięciu do 180, może 200 stopni Celsjusza i te procesy zachodzą w czasie geologicznym, który obejmuje miliony lat. W warunkach laboratoryjnych możemy symulować temperaturę, możemy symulować ciśnienie, ale niestety nie możemy czekać miliona lat, dlatego podnosimy temperaturę procesu w myśl reguły Van't Hoffa, że podniesienie temperatury reakcji o 10 stopni Celsjusza powoduje przyspieszenie reakcji dwukrotnie. Eksperymenty prowadzimy głównie w temperaturach 330 i 350 stopni, tak to zostało obliczone, ze względu na czas trwania,
zachowania, typ otrzymanych produktów i też fakt, że w środowisku wodnym zawsze występuje woda, uznaje się, że piroliza wodna jest lepsza do symulowania naturalnych procesów generowania węglowodorów. Do eksperymentów pirolizy wodnej wykorzystujemy kilkaset gramów luźnej próbki o wielkości ziaren od 0,5 do 2 cm. Prowadzimy te eksperymenty w reaktorach o pojemności około 1 litra. Skałę zalewamy wodą destylowaną, pozostałą przestrzeń wypełniamy helem, uprzednio odpompowując powietrze. No i w czasie tego eksperymentu skała przeobraża się, tworzą się węglowodory, gaz i ropa, a po zakończeniu tego eksperymentu, wystudzeniu reaktora, wolna przestrzeń reaktora to mieszanina helu i gazu, który został wygenerowany w trakcie eksperymentu, natomiast na powierzchni wody unosi się warstwa ropy. Każdy eksperyment pirolizy wodnej jest niepowtarzalny, jest czasochłonny, wymaga dużych nakładów pracy i też kosztów finansowych, no i dlatego wymaga skrupulatnej dokumentacji. I w tym celu wypełniamy kartę eksperymentu, w której zapisujemy między innymi właśnie warunki eksperymentu. I teraz pokażę Wam krótkie filmiki, które przedstawiają różne etapy przebiegu eksperymentu pirolizy wodnej. Tutaj widzimy reaktor w trakcie eksperymentu, który odbywa się w temperaturze 345 stopni. Po zakończeniu eksperymentu reaktor jest wychładzany i demontowany w celu pobrania węglowodorów. Zdejmujemy materiał termoizolujący. Następnie demontujemy pozostałe elementy, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia i wyjmujemy reaktor z pieca. Tak wygląda reaktor. Reaktor teraz został podłączony do stanowiska, w którym odbieramy produkty gazowe. Te produkty odbieramy do cylindrów stalowych, które widzicie teraz na pierwszym planie. Są to cylindry wysokociśnieniowe. Instalacja cała jest odpompowana, reaktor jest zamknięty, jak widzicie. Manometry nie pokazują ciśnienia, ale teraz zamykamy cylindry i wypuszczamy gaz z reaktora. Gaz jest wypuszczany do rurki, do której są podłączone manometry. Widzimy, że ciśnienie wzrosło. Gaz się rozpręża do manometrów. Czekamy, aż ciśnienie się ustabilizuje. Widzimy wzrost ciśnienia. I czekamy, aż to ciśnienie się ustabilizuje. Jak się ustabilizuje, zapisujemy wartość ciśnienia w karcie eksperymentu. Jeśli widzimy, że ciśnienie się ustabilizowało, zapisujemy wartość tego ciśnienia i będziemy też mogli otworzyć zbiorniczki, do których napuścimy gaz pochodzący z eksperymentu. To są właśnie te pojemniczki i następuje otwarcie zaworka w jednym pojemniczku, następnie w drugim pojemniczku i też wartość będziemy tego ciśnienia zapisywać. Proszę zwrócić uwagę na manometry. Ciśnienie będzie się zmniejszało, no bo napuszczamy gaz do cylindrów. Też będziemy czekać do momentu, aż ciśnienie się ustabilizuje. I też zapiszemy wartość tego ciśnienia w karcie eksperymentu, ale też na etykiecie, którą przyklejamy do pojemniczka z gazem. Opisujemy pojemniczki kodem eksperymentu.
kodem próbki, która była wykorzystana. Zapisujemy też warunki eksperymentu, temperatura, czas i wartość ciśnienia. Następnie reaktor otwieramy w celu pobrania produktów ciekłych, ropy, wody. Za chwilę zobaczymy taką bąbelkującą substancję. Jest to woda, w której unosi się warstwa, na której unosi się warstwa ropy, a te bąbelki to pozostałość gazu. Ropę oddzielamy za pomocą pipety. Wodę zlewamy, pozostałą ropę odbieramy, podobnie jak ropę, która pozostała na ściankach reaktora, którą wypłukujemy za pomocą rozpuszczalnika, który następnie odparowuje. Widzimy na zdjęciu z prawej strony produkty pirolizy, które otrzymaliśmy. Jest to gaz w pojemniczkach, woda w butelce, w małej fiolce znajduje się ropa, która została zdjęta z powierzchni wody. W dużym krystalizatorze znajduje się ropa pochodząca z wypłukania reaktora. Mamy tutaj pozostałą skałę po eksperymencie i też wytrąciliśmy siarczek srebra z siarkowodoru, który powstał w trakcie eksperymentu do badań izotopowych. No i produkty pirolizy wodnej poddajemy analizom specjalistycznym, podobnie jak próbki gazu ziemnego i ropy naftowej. Są to m.in. analiza składu cząsteczkowego, czyli określenie stężeń poszczególnych składników, analiza biomarkerowa metodą GC-MS, czy analiza składu trwałych izotopów, węgla, siarki, wodoru, azotu w poszczególnych składnikach gazu ziemnego, w poszczególnych frakcjach ropy. Analizy te pozwalają nam określić typ skały macierzystej, z której powstały węglowodory, środowisko jej sedymentacji, dojrzałość i wiele innych danych pozwalają nam te analizy pozyskać. Podsumowując, gaz ziemny i ropa naftowa powstają w wyniku przeobrażenia organicznej materii organicznej, która jest obecna w skale macierzystej. Gaz ziemny powstaje na wszystkich etapach przemian materii organicznej, w diagenezie, katagenezie, metagenezie, natomiast ropa naftowa powstaje w szczególnych warunkach temperaturowych związanych z etapem katagenezy, z ropotwórczej materii organicznej. Metoda eksperymentalna pirolizy wodnej pozwala symulować naturalne procesy generowania węglowodorów, a jej produkty są zbliżone do ropy naftowej i gazu ziemnego, które powstają w warunkach naturalnych, w warunkach geologicznych. Jeśli zainteresowała Was tematyka dzisiejszej geolekcji, chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają nasze prace laboratoryjne, eksperymenty pirolizy wodnej. Zajmujemy się nie tylko geochemią naftową, ale również analizami środowiskowymi, badamy zanieczyszczenia. No to jest możliwość zorganizowania lekcji stacjonarnej w naszym laboratorium, do czego Was zachęcam i serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę i zachęcam do zadawania pytań. Czy mamy czas na pytania? Czy pojawiły się jakieś pytania? Sprawdzam. Okej. Widzę tutaj pytanie, czy tlenek węgla występuje w gazie ziemnym. Tlenek węgla nie występuje w gazie ziemnym. Tlenek węgla powstaje w reakcji półspalania węglowodorów w warunkach niedostatecznego dostępu tlenu. I stąd może nam się kojarzyć właśnie czad z gazem ziemnym. Ale w warunkach geologicznych nie występuje tlenek węgla w złożach gazu ziemnego. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę zadawać i też zachęcam Was do odwiedzenia naszego laboratorium. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną geolekcję, która odbędzie się 15 lutego.
I temat tej geolekcji brzmi: co kryje w sobie skała? Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.